Siemanko, piątkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w mojej treningowo-montażowej salonorze. A właściwie w magazynorze, magazynora. Patrzcie, jak tu jest dużo rzeczy. Tu ciągle przybywa tych rzeczy. No i teraz, jakby chciał się podciągać na drążku, no to tam jest drążek. Ale tu są też takie kartony z opakowaniami na nowo yerba i jak w tych opakowaniach się pojawi ta nowa yerba, to zwiększy swoją objętość z pięciokrotnie. Co prawda mógłby je przesunąć, ale nie trzeba tego robić, bo tu też jest drążek. Na tym drążku zrobiłem już setki, jak nie tysiące podciągnięć na drążku. Lepszy taki drążek niż żaden drążek. Ale on ma takie minusy, że jak wisisz, to musisz nogi podkulać i to kaleczy forma. Lepiej, żeby nogi luźno zwisały, no a tu nie ma szans na to, nie? No to taki drążek, jak tu jest. Mam taki drążek, że niby mógłby się podciągać, ale... Przydałoby się trochę więcej miejsca. Najlepsze jest w ogóle z tym symulatorem. Teraz sobie wyobraźcie, że chcę zrobić trening na symulatorze. No to wtedy muszę te wszystkie rzeczy, całe te biurko od Daniela rozmontować i przenieść na tą część nory. Wtedy znowu tych drzwi nie idzie otworzyć i można tak kombinować. Ja tak kombinuję w sumie całe życie, żeby właśnie trenować i montować. Da się? Da się. W takim małym pomieszczeniu robić różne fajne rzeczy. Ale jeszcze więcej fajnych rzeczy można by robić, jakby się miało większe pomieszczenie. No i właśnie nadszedł czas, drodzy widzowie, żebyście w końcu dowiedzieli się tego, co znajduje się za tamtymi drzwiami. Jest jeszcze mniej miejsca niż w mojej norze. Jest mniej metrów kwadratowych w sensie. Ale to nie jest jedyne pomieszczenie. Zaraz przejdziemy do tych kolejnych. Ale znajdujemy się tu, bo to będzie taka moja, można powiedzieć, nora 2. Tu znajdzie się biurko w tym miejscu. Albo nawet 3 biurka, bo tu będą też moi ludzie, którzy będą się ode mnie uczyć montażu. Na ścianach być może znajdą się gąbki wygłuszające, żeby była trochę lepsza akustyka, żeby lepszej jakości dźwięk był na vlogach. Tu będzie pewnie regał z moim sprzętem do filmowania, mikrofony, obiektywy, aparaty, statywy, drony, kable, ładowarki, torby na to wszystko oraz plecaki. Za biurkiem pewnie powstanie moje logo na ścianie. Tu ogólnie nie będzie sprzętu do treningów. Tu będzie tylko taka część właśnie związana z montażem oraz przechowalnia sprzętu filmującego. I yerba też tu będzie. I to będzie yerba ze sklepu www.yerbanot.com. I skoro oglądacie ten odcinek, no to macie rabat na zakupy w tym właśnie sklepie yerbanot.com. Tu jest napisane, jaki jest ten rabat. Dobra, to przejdźmy dalej. Tu jest takie pomieszczenie przejściowe. No nie wiem, w zasadzie na to pomieszczenie jeszcze nie mam pomysłu.
Generalnie nie chciałbym tu wnosić do tego pomieszczenia, ani do tamtego pomieszczenia jakichś większych rzeczy, typu właśnie rower. Rower by tu było nie fajnie trzymać, niewygodnie, bo tu są takie schody, patrzcie. Takie dosyć strome. Tu od bidy można byłoby wisieć i się podciągać. Jakiegoś balda nawet. Może by tu szło. Chyba się wygięło. Wygięło się. Jakiegoś balda by tu szło, ale to nie jest miejsce na baldy. Miejsce na baldy jest tam. Tu jest trochę ciemno. Tu jest wejście takie właśnie od zaplecza. I tym wejściem można dostać się w to miejsce. To pomieszczenie to będzie taką właśnie szpejarnia. Szpejarnia, czyli pomieszczenie na szpej, czyli na moje różne zabawki związane z poszukiwaniem przygód, związane ze wspinaczką, z bushcraftem i tak dalej. Muszę wykombinować tu jakiś regał właśnie na to, żeby fajnie sobie organizować te liny. Karabinki tu będę trzymał, uprzęże, takie rzeczy. Tu są drzwi, którymi można bez problemu się wydostać i tam jest od razu parking za tymi drzwiami, no i te rzeczy można tak, wiecie, fajnie, wygodnie tu wynieść prosto do fury i jazda, szukać przygód. Tu jest coś, czego jeszcze my do końca nie rozkminili, to jest jakiś piec. Piec gazowy do ogrzewania wody i grzejników. Wody w grzejnikach. A to jest boiler, nie? Chyba. Tak. No i ogrzewanie gazowe tu będzie, nie? Także nie będzie trzeba po wągle łazić. No i tak, nie? Dobra, teraz czas na najlepsze. Siemanko! Atelier! BNT Atelier 2022. Jak wam się podoba to pomieszczenie? Tu można tak robić i jest miejsca tyle, że mogłoby to robić 5 osób równocześnie. Niebawem będzie tu trochę mniej miejsca, bo zmniejszy się to pomieszczenie, ponieważ na tej ścianie powstanie taki stelaż. To będzie stelaż, do którego zostanie przykręcony niesamowity symulator wieżowca. Właściwie tu będą różne symulatory różnych wieżowców. Na całej tej ścianie to będzie i na tej ścianie też, tak myślę. Tu będą symulatory wieżowców, na podłodze będzie materac. W razie jakby jacyś goście wpadli, żeby sprawdzić się na moim symulatorze, no to jak komuś by się powinęła łapa i spadłby z symulatora, no to spadnie sobie na materac, nie? W tym miejscu chyba powiesimy lina. Tu będzie lina. No i trzeba będzie też znaleźć miejsce na jakąś klatkę do street workoutu. Jakieś takie podstawowe rury. Czyli drążek. Jakiś porządny drążek i poręcze do dipów. No i myślę też, żeby jakaś zmieścić ławeczka do rehabilitacji. Bo ja tu będę właśnie swoje rehabilitacje treningowe robił też. Przykleję łopatka i tak dalej. Tu jest takie małe zaplecze, w którym nie ma zlewu, ale będzie kiedyś. Tu będzie zlew, będzie można umyć ręce. Tu jest haziel. Nie ma jeszcze wody, więc nie można jej spuścić, tej wody. I teraz mogę tu normalnie biegać, nie? To jest taka mała sala gimnastyczna. Nie, to jest piękne. Patrz, bez problemu możesz sobie tu, wiesz, rozgrzeweczka,
Nawet mógłbyś wziąć rozpęd i salto zrobić, ale nie robimy tego, bo jesteśmy na początku sezonu i uważamy na stawy. To jest ciekawe, taki... O, ale syf. W tym pomieszczeniu jest tak wysoko sufit, że dwa razy wyżej niż w norze. Ten symulator będzie dwa razy wyższy. Tylko jest jeszcze, będzie pewien problem, w zasadzie będzie dużo problemów, ale jednym z tych problemów będzie przeniesienie tej nagrzewnicy. No bo to pomieszczenie jest właśnie ogrzewane przy pomocy tego, a do tego są doprowadzane rurki, będą rurki z gazem i trzeba będzie tu dać jakieś kolanka i sprawić, żeby cała ta nagrzewnica znalazła się tam, w rogu. Wtedy ta ściana się fajnie odkryje i będzie ją musiał właśnie pokryć symulatorem. Tu może będzie krzesło tu i tu będę właził, żeby sobie posiedzieć. Ja pierniczę. Nowe galoty. Będzie sporo roboty. Tu są jakieś takie właśnie ozdobne. Jak łazi od budowa tego całego szkieletu pod symulator, no to już jestem w kontakcie z odpowiednimi ludźmi, którzy być może pomogą mi właśnie w budowie i w zaplanowaniu tego projektu. Jak łazi od drążek oraz poręcze do dipów, to być może zrobimy to z tymi samymi ludźmi, ale nie wiem jeszcze. Może rozłożymy to na więcej jakby frontów i ścianka do wspinaczki zrobi jedna ekipa, a poręcze do dipów oraz drążek zrobi druga ekipa. I jest jeszcze taki temat jak właśnie ta ławeczka treningowa do wyciskania oraz hankielki i całe obciążenie takie do trójboju, powiedzmy. Klatka do trójboju, to też by się przydało, żeby nogi robić. Generalnie jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi ludźmi oraz z firmami, które chciałyby pokazać się tu ze swoim na przykład sprzętem treningowym. Kontakt. Możecie pisać i możecie właśnie jakby stworzyć razem ze mną ten jedyny w swoim rodzaju obiekt. Tak, to będzie moja pierwsza taką właśnie poważniejszą ściana do wspinaczki, nie? Taka mało bulderownia prywatna to będzie, nie? No właśnie, to będzie jakby prywatna siłownia. Jeszcze niestety to nie jest na takim etapie, żeby zrobić ściana do wspinaczki i normalnie wpuszczać tam ludzi. Kto wie, może kiedyś, ale no, nie mam na to na razie zajawy. Na razie mam zajawa na to, żeby po prostu się wspinać i dobrze się przygotować do tej wspinaczki. I dlatego oto właśnie pojawiło się to nowe miejsce. Przełom, kolejny mały przełom w moim życiu. Ogólnie jaram się tym przełomowym wydarzeniem, ale jak zwykle muszę trochę pomarudzić i powiedzieć, czego mi tu brakuje. Brakuje mi tu balkonu z widokiem na horyzont. Brakuje mi tu łazienki. Czyli, no właśnie, Zaś ogarnął jakieś nowe miejsce i Zaś to jest miejsce, w którym nie ma łazienki. Ale kto by się tym przejmował? Wystarczy, że jest 5-metrowa ściana, na której można zamontować symulator wieżowca. No, także nie ma tu balkonu, nie ma tu łazienki i nie ma tu mojej żony, bo jeszcze, że się nie ożenił jak coś i w ogóle to trzeba wyciąć, ta gadka. Koniec tego filmu. Dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali do końca. Dziękuję moim ludziom oraz samemu sobie. Pozdro.